Cześć, nazywam się Mateusz Bajerski, jestem hipnoterapeutą i pomagam ludziom rozszerzyć ich świadomość. I dzisiaj chciałem zaprosić Was serdecznie do mojej najnowszej usługi, którą otwarłem na mojej stronie mateuszbajerski.co.uk. Jest to usługa autohipnozy premium. I zaraz Wam o niej opowiem. Zobaczycie, o co w niej chodzi i dlaczego jest taka fajna. Jest fajna dlatego, że zaprojektowałem ją w taki sposób, aby dokonała wewnętrznej transformacji w osobach, które z niej korzystają. Zaraz Wam wytłumaczę, w jaki sposób. Tak, kiedy wejdziecie na moją stronę główną mateuszbajerski.co.uk, to znajdziecie się na mojej stronie. Kiedy zejdziecie troszeczkę niżej, znajdziecie takie kafelki i tak. Na pierwszym z nich dostaniecie dostęp do darmowych autohipnoz do wysłuchania na mojej stronie. Druga kafelka to właśnie autohipnozy premium, o których za chwilę opowiem. Tutaj macie dostęp do sklepu i do wszystkich autohipnoz, które są do zakupienia i do ściągnięcia dla Was. Tutaj dowiecie się, czym jest imagoterapia i jak działa. Otwarłem też nową usługę porady, ponieważ wiele osób dzwoni do mnie, pisze, pyta się, jak mogą się rozwijać, gdzie mogą znajdować informacje, co będzie dla nich najlepszym wyjściem. Więc podczas takiej sesji ustalamy, co chcesz, co chcesz osiągnąć, jak chcesz się rozwijać, w którym kierunku, i wtedy przeprowadzamy krótką medytację bądź krótką sesję, w której znajdujesz sam dla siebie i sama dla siebie, co jest Twoim naturalnym talentem, jak się możesz rozwijać, gdzie znajdywać informacje i co może być dla Ciebie najlepsze. Więc taki seans trwa 60 minut, godzinę, w którym otrzymujesz te wszystkie informacje. W tej zakładce są najnowsze warsztaty, kursy, szkolenia, projekty. To, co teraz robię na bieżąco, zawsze jest aktualizowana ta lista, więc jak sobie wejdziecie tutaj, to zobaczycie, co się dzieje i jakie projekty i nowe autohipnozy będą realizowane. Więc zapraszam. Dobra, a teraz przechodzimy do usługi premium, o której będę dzisiaj opowiadał. Więc tak, jeżeli wejdziecie sobie tutaj do premium, to dostaniecie się na stronę, która wygląda tak. Oczywiście jest informacja, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, słuchaj wybranego nagrania przez 30 dni, a zaraz opowiem i wytłumaczę, dlaczego i jak można zrobić, żeby było krócej, żeby szybciej wprogramować w siebie lepsze rzeczy. Dobra, przejdźmy do zakładki zdrowie. Kiedy macie już konto i jesteście i macie wykupiony dostęp premium, to przechodząc do zdrowia, będzie to wyglądało tak. Zdrowie i macie tutaj autohipnozy. Jest ich dość dużo w zakładce zdrowie i zaraz opowiem, jak są zbudowane. Więc tak, te dwie, uwolnienie od podświadomych blokad i wewnętrzne dziecko, to są dwie obowiązkowe autohipnozy, ponieważ te dwie autohipnozy deprogramują umysł. To znaczy wyciągają z umysłu wszystkie negatywne przekonania, wszystkie negatywne rzeczy, blokady, coś, co nas blokuje przed osiągnięciem tego, czego chcemy. Jeżeli mamy jakieś aspekty związane ze zdrowiem, mamy wzorce z rodziny związane ze zdrowiem, to tutaj i tutaj dajemy sobie intencję, że chcemy oczyścić aspekty i wzorce związane ze zdrowiem. I autohipnoza już jest skonstruowana w taki sposób, że poprowadzi Was do tego i otrzymacie i oczyścicie swój umysł. Więc te dwie są obowiązkowe do każdej zakładki. Dalej, kiedy już oczyścicie swój umysł z negatywnych toksyn, z negatywnych przekonań, z rzeczy, które Was blokują, możecie przejść do programowania swojego umysłu. I teraz tak, jeżeli chodzi o zdrowie, to macie tutaj wiele różnych opcji. Ta autohipnoza, na przykład głębokie i swobodne oddychanie, pomaga osobom, które mają problem z oddychaniem, które mają astmę, które mają alergię. Dodatkowo, oddychając spokojnie, równomiernie, obniżacie też poziom ciśnienia krwi, obniżacie poziom stresu w organizmie, dotyniamy komórki, regeneruje się organizm szybciej, skóra wydaje się młodsza, odmładza się organizm, doprowadzając więcej powietrza, więcej pozytywnej energii do naszego organizmu. Dobra, przejdźmy dalej. Uzdrowienie we śnie
Ta autohipnoza zawiera afirmacje i jest świetna, działa. Mnie pomogła wielu osobom, pomogła mojej rodzinie, więc jest dostępna tutaj, jest dostępna też za darmo na YouTubie, więc możecie jej słuchać. Poprawa odporności organizmu. Tą autohipnozę nagrałem, ponieważ był okres zimy i przeziębień i nie chciałem być chory, chciałem być zdrowy, więc stwierdziłem, że żadnych leków, żadnych dodatków do diety, żadnych szczepionek, tylko nagram sobie autohipnozę. I tak zrobiłem. Nagrałem 26 minut autohipnozy i dzięki temu już od tamtej pory nie choruję. I nawet jak się zbliża okres przeziębień, grypy, to sobie wrzucę to 2-3 razy, odświeżają mi się sugestie i jestem zdrowy. Tyle. Redukcja wagi. Ta autohipnoza, dawałem ją na początku dodatkowo do seansów redukcji wagi. Więc jeżeli przychodziły klientki czy klienci, którzy chcieli zrzucić nadmiar kilogramów, to robiliśmy seans i dodatkowo dostawali właśnie tę autohipnozę, która wzmacniała zapisane sugestie. Ale ona sama też działa i też fajnie programuje umysł. Więc po uwolnieniu się od negatywnych wzorców, programujecie się na większe spalanie tłuszczyku, na więcej pozytywnych rzeczy do jedzenia, czyli zdrowych rzeczy do jedzenia. Usuwamy toksyny, poprawiamy samopoczucie i działa. Dalej, autohipnoza dla kierowców. To nagranie stworzyłem specjalnie na zamówienie, ponieważ jeden z klientów jest zawodowym kierowcą i kiedy ma długie trasy, jeździł i odpoczywał, to w przerwach nie regenerował się tak bardzo, jakby chciał się regenerować. Więc stworzyłem krótkie nagranie, bo 12 minut, które sprawia, że podczas przerwy, podczas tych 12 minut, poprawia ci się koncentracja. Czujesz odświeżenie, jesteś wybudzony, wypoczęty, wybudzony. Masz ochotę robić coś, jeździć, poprawia się refleks. Jest dużo sugestii, które są aktywowane przy odpowiednich ruchach, więc na przykład jeżeli chwytasz za kierownicę, łapiesz za nią mocniej, to aktywują się sugestie zapisane w tej autohipnozie. Więc zapraszam nawet dla osób, które nie są kierowcami, a chcą mieć podniesiony poziom koncentracji i lepsze refleksy, więc też tego można słuchać. Dalej, autohipnoza, zdrowie, głęboki relaks. Co powoduje choroby w naszym organizmie? Stres. Stres powoduje zapalenia, stres powoduje dysharmonię. Więc kiedy redukujemy stres, to nasze ciało wraca do homeostazy, czyli uzdrawia się, czyli jest zdrowe. Więc słuchając tej autohipnozy, to jest około 42 minut, całkowicie uwalniasz cały stres z organizmu, uwalniasz całe napięcie, uwalniasz wszystko, co jest niepotrzebne w Twoim organizmie i tak jakby restartujesz się, czyli wracasz do ustawień fabrycznych ciała i obniżasz w ogóle poziom stresu, obniżasz prawdopodobieństwo zachorowania, obniżasz prawdopodobieństwo stworzenia się jakichś stanów zapalnych w organizmie. Więc super i świetnie działa. Bardzo, bardzo, bardzo rozluźnia. Redukcja stresu przy wystąpieniach publicznych. Tej autohipnozy miała w ogóle nie być. Ona miała być dostępna tylko dla jednej osoby, dla mnie. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale miałem stres przy wystąpieniach publicznych. I stres przy wystąpieniach publicznych jest pierwszą rzeczą na świecie, która powoduje nadmiar stresu, której ludzie się boją. Na pierwszym miejscu są wystąpienia publiczne, a na drugim miejscu jest śmierć. Więc ludzie bardziej boją się wystąpień publicznych niż tego, że umrą. To jest w ogóle coś niesamowitego. I jak ona działa? Jeżeli macie jakieś wystąpienie publiczne, jeżeli chcecie przemawiać, bądź nauczać, bądź powiedzieć cokolwiek większej ilości osób, możecie wysłuchać sobie tą autohipnozę 2-3 razy i już przy wystąpieniu publicznym, które będziecie mieli, nie będziecie czuli dużego stresu, będzie znacząco zredukowany i będziecie czuli się dobrze. Natomiast jeżeli chcecie już na zawsze
przeprogramować swój umysł, to wtedy 28-30 dni słuchać tego i wpiszą Wam się nowe sugestie, nowe programy, nowe zachowanie związane z wystąpieniami publicznymi. Przechodzimy dalej. Wzmocni układ krążenia i zdrowie ogólne. Ta autohipnoza była nagrana z intencją pomocy osobom, które mają problemy z sercem, które mają prawdopodobieństwo zawału, które mają jakieś choroby układu krążenia, które mają problemy z sercem. Poprawiając układ krążenia, automatycznie zwiększa się nasze zdrowie, więc chorujemy mniej, czujemy się lepiej, czujemy się, mamy więcej energii. Więc jeżeli macie problemy ze zdrowiem, to ta autohipnoza Wam pomoże. Przechodzimy dalej. Zniwelowanie nawyku obgryzania paznokci. No, ta autohipnoza mówi sama za siebie. Jeżeli chcesz w pełni zredukować nawyk obgryzania paznokci, to 28-30 dni i zostaniecie uwolnieni od tego nawyku. Natomiast jeżeli na samym początku wysłuchacie ją 2, 3, 4 razy i staniecie się świadomi momentów, w których obgryzacie paznokcie i zaczynacie przejmować nad nimi kontrolę. Więc jeżeli to jest odruch, nawyk, ktoś obgryza paznokcie i nagle otrzymuje taką informację, o, obgryzam paznokcie, i natychmiast sugestie rozluźniają szczęki i niweluje się całe napięcie, które jest tutaj zgromadzone. Dalej, zniwelowanie stresu podczas egzaminów, testów i sprawdzianów. To nagranie stworzyłem specjalnie dla mojego brata, który podchodził do egzaminów i się stresował. Więc słuchając tego, redukujemy poziom stresu. A co powoduje stres? Stres wrzuca nas w stan fight or flight, to znaczy albo walczyć, albo uciekać, bo tak reagowaliśmy na zagrożenia. A teraz nasz umysł reaguje na zagrożenia w postaci egzaminów, testów, sprawdzianów, coś co powoduje duży poziom stresu. Więc obniżając poziom stresu, otrzymujemy dostęp do pamięci długotrwałej, ponieważ nic nie zagraża naszemu zdrowiu, nic nie zagraża naszemu życiu. Więc słuchając tego, będziecie pamiętali więcej i będziecie mieli lepszy dostęp do tego, czego się nauczyliście. Ale pamiętajcie, że to nagranie nie zastępuje wiedzy nabytej podczas uczenia się. Więc najpierw nauczcie się na egzamin, a później wysłuchacie sobie tego i wtedy zdacie go bez problemu. Dalej, przestań zgrzytać zębami. Jeżeli znacie kogoś, kto zgrzyta zębami, albo jeżeli wy zgrzytacie zębami, to wiecie, o co w tym chodzi. To jest po prostu straszne, jak słychać, aż mnie ciarki przechodzą. Dlatego nawet nie będę o tym opowiadał. Po prostu, jeżeli chcecie przestać zgrzytać zębami, to słuchajcie tej autohipnozy, ona Wam pomoże. Dalej, lataj bez strachu. To tytuł mówi sam za siebie. Jeżeli ktoś boi się latania, jeżeli macie członka rodziny, który boi się latania, to podczas słuchania tej autohipnozy osoby wizualizują siebie podczas lotu i programują swoje ciało, swoje zachowanie na to, że już nie czują stresu. Na osoby, które cieszą się tym, że lecą, cieszą się tym, że podróżują. Więc ta autohipnoza obchodzi tak jakby tą reakcję stresową, tą reakcję strachu przed lataniem i programuje nowe zachowanie. Nowe zachowanie, które jest fajne, kiedy czujemy się dobrze, kiedy jesteśmy zadowoleni i nie możemy się doczekać, kiedy będziemy w nowym miejscu, będziemy zwiedzać, czy odwiedzać rodzinę, czy znajomych. Więc dobra. Motywacja i maksymalizacja ćwiczeń fizycznych. To jest jedna z najnowszych autohipnoz, które nagrałem. Co ona robi? Ona motywuje do ćwiczeń fizycznych. Ona pomaga skoncentrować się na tym, żeby zdobyć i stworzyć nową sylwetkę, wymarzoną sylwetkę. Dodatkowo zawarte w niej są sugestie, które powodują, że nasza podświadomość przyspiesza regenerację organizmu, czyli odstępy pomiędzy ćwiczeniami, czas regeneracji organizmu po ćwiczeniach jest skrócony. Zwiększone jest spalanie tłuszczu i zwiększony jest przyrost masy mięśniowej w odpowiednich miejscach. Więc wszystkim zajmuje się podświadomość, tak są skonstruowane sugestie, że wasza podświadomość przejmuje kontrolę nad tym, jak szybko organizm spala tłuszcz, jak szybko buduje mięśnie, jak szybko kształtuje sylwetkę. I też dostajecie dostęp do nieskończonych pokładów motywacji.
30 minut przed zaśnięciem. Wystarczy wysłuchać dwa razy, raz, dwa razy i już zaczniecie dostrzegać efekty i już zaczniecie mieć motywację do ćwiczeń fizycznych. A jeżeli chcecie mieć na zawsze motywację do ćwiczeń fizycznych, to wystarczy wysłuchać 28-30 dni i to zapadnie Wam głęboko w pamięć, głęboko w podświadomość i już zawsze będziecie mieli motywację do ćwiczeń. Dobra, na tym zakończę się zdrowie. Ja co miesiąc nagrywam i dodaję nowe nagranie do jednej z tych zakładek, więc lista odświeżana jest zawsze na mojej stronie głównej. Pokażę to zaraz na końcu prezentacji. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejną zakładką są pieniądze. Tutaj jest 5 nagrań. 5 nagrań, które działają w taki sposób. Pierwsze dwa nagrania deprogramują negatywne nawyki, negatywne przekonania związane z pieniędzmi. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła i chce być bogaty, to nie będzie, ponieważ podświadomość mówi: pieniądze są złe, ja nie chcę pieniędzy. I te dwie, uwolnienie od podświadomych blokad i wewnętrzne dziecko, wysłuchane z intencją oczyszczenia aspektów związanych z pieniędzmi, odblokowują wszystkie negatywne rzeczy i uwalniają je z umysłu. Więc jeżeli wysłuchacie, powinno się wysłuchać tych dwóch autohipnoz na samym początku, 2-3 razy tej, 1-2 razy tej albo 2-3 razy tej, jeżeli będziecie czuli, że potrzeba więcej, to wysłuchajcie po prostu tego więcej, ale uwolnicie wszystko, co macie negatywnego związanego w umyśle. I dalej, przechodząc dalej, programujecie już na to miejsce, które się zrobiło, nowe sugestie, nowe programy, nową wizję siebie, która mówi, że jesteście osobą zamożną, która mówi, że macie pieniądze, że korzystacie z nich, że pieniądze są dobre, że jesteście dobrymi osobami. I zalecam wysłuchać tej autohipnozy przez 28-30 dni, bo wtedy ona głęboko, głęboko zapadnie w pamięć i stworzy nową aurę, nową energię dookoła Was, która będzie po prostu przyciągała pieniądze. Dobra, i po wysłuchaniu tej autohipnozy zaczynacie przyciągać pieniądze. A te dwie autohipnozy sprawią, że zaczniecie dostrzegać możliwości, aby wpuścić te pieniądze do Waszego życia. Czyli cała ta zakładka premium skonstruowana jest w taki sposób, że te dwie autohipnozy Was odblokowywują, ta Was programuje, a ta powoduje, że wpuszczacie to do Waszego życia. Te dwie powodują, że otwieracie się i korzystacie z tej energii, którą stworzyliście dookoła Was. Korzystacie z tych możliwości, zasobów, które macie w sobie. Więc cała ta zakładka, aby w pełni odblokować pieniądze, zalecam wysłuchania po prostu po kolei. Tych dwóch, następnie tej błyskawicznej autohipnozy na bogactwo i dopiero na końcu tych dwóch. I wtedy w pełni uwolnicie, zaprogramujecie i otworzycie się i wpuścicie do Waszego życia bogactwo i pieniądze. Dobra, przechodzimy dalej. Przechodząc do zakładki miłość, znajdziecie się tutaj, miłość premium. I tak jak wcześniej zauważyliście, te dwie autohipnozy są obowiązkowe, ponieważ aby uzdrowić relacje z innymi osobami, aby wpuścić miłość do Waszego życia, należy i wymagane jest to, aby odblokować swoją podświadomość, odblokować negatywne przekonania nie o innych ludziach, ale o nas samych. Więc tak samo, jeżeli zaczynacie, to dajcie sobie intencję, że uwalniamy negatywne programy, negatywne blokady, negatywne aspekty, które są związane z nami, jak my siebie samych postrzegamy. Ponieważ kiedy zmienimy postrzeganie nas samych, to wtedy zmieniamy postrzeganie osób dookoła nas. Więc jeżeli my myślimy, że jesteśmy fajni, to zaczniemy otaczać się fajnymi osobami i zaczniemy dostrzegać tę fajność w innych ludziach. Więc te dwie autohipnozy są obowiązkowe. Następnie afirmacje, one nie są obowiązkowe, one fajnie pomagają Wam przejść do programowania się na otwarcie, przyciąganie i wpuszczanie nowych osób do naszego życia. Więc jeżeli się deprogramowaliśmy, jesteśmy czyści, nie mamy już negatywnych przekonań, programujemy nowe przekonania. Nowe przekonania, które mówią, że jesteśmy fani, że jesteśmy miłością, że przyciągamy wspaniałe osoby, wspaniałe związki.
I dalej, te dwie autohipnozy, wspaniałe relacje wersja dla kobiet i wspaniałe relacje wersja dla mężczyzn, uzdrawia nasze relacje z nami, czyli ja ze sobą, uzdrawiam moją relację oraz uzdrawiam relacje z innymi osobami. Jest bardzo przydatne w pracy, ale nie tylko, ponieważ uzdrawia relacje w rodzinie, uzdrawia relacje ze znajomymi, uzdrawia relacje, wszelkie relacje dookoła nas. Więc tak, słuchajcie tego, zrobicie wasze relacje. I te dwie autohipnozy, autohipnoza na odnalezienie prawdziwej miłości i autohipnoza na odnalezienie prawdziwej miłości, wersji dla mężczyzn i wersji dla kobiet, powoduje, że kiedy już zdjęliście z siebie negatywne przekonania, wytworzyliście nowe przekonania na bazie afirmacji, to wtedy, generując to, ustawiacie waszą podświadomość, aby znalazła dla was idealnego partnera i idealną partnerkę. Ponieważ to uwolni wasze przekonania, które zostały wytworzone tutaj, w tych pierwszych trzech autohipnozach. Więc wszystko jest zaprojektowane w taki sposób, aby przejść całkowitą transformację i uwolnić się, zmienić się i być taką osobą, jaką pragniesz być. To jest proces. Pamiętajcie o tym, że to jest proces. I czasami nagromadzone jest tutaj tyle rzeczy, że należy tego wysłuchać nie raz, nie dwa, ale trzy, cztery, czy nawet pięć razy, żeby uzdrowić wszelkie aspekty związane ze związkami, z miłością, z relacjami z innymi ludźmi. Dobra, przechodzimy do kolejnej zakładki, do zakładki rozwój. Wydaje mi się, że tutaj jest najwięcej autohipnoz, ale tutaj są wspaniałe autohipnozy. Dobra, i zacznijmy od początku. Uwolnienie od podświadomych blokad. Standard. Jeżeli chcemy się rozwijać, musimy mieć możliwość rozwoju, czyli musimy zdjąć blokady, czyli ta autohipnoza to robi. Słuchając tego z intencją, że uwalniamy blokady związane z naszym rozwojem, z możliwością rozwoju, z możliwością naszej zmiany, to słuchając tego, uwolnimy to, otworzymy się na możliwość. Co się stanie dalej? Dalej przechodzimy do tej autohipnozy, spotkanie z wewnętrznym mistrzem, ponieważ tutaj otrzymujemy odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Tutaj otrzymamy odpowiedź na pytania, w jakim kierunku możemy się rozwijać, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, gdzie znajdujemy się w życiu, co jest dla nas dobre, co możemy zrobić, jaki jest nasz talent, jak możemy go wykorzystać. Więc odblokujemy się, znajdziemy odpowiedni drogowskaz, stronę, w którą idziemy i w którą możemy się rozwijać. A dalej to już jest wasz wybór. Świadomy sen, ta autohipnoza w połączeniu z autohipnozą już zawsze pamiętaj swoje sny, daje niesamowite rezultaty, ponieważ co noc będziecie mieli świadomy sen, i będziecie dokładnie pamiętali, co się dzieje i co w nim robicie. A świadome sny są bardzo przydatne w naszym rozwoju, ponieważ pracujemy z naszym wnętrzem, pracujemy z naszą podświadomością, pracujemy z naszymi aspektami. Więc jeżeli ktoś opanuje świadomy sen i będzie pamiętał, co w nim robił, to może dojść i transformować wszelkie blokady, wszelkie rzeczy, które nam nie służą, i zaprogramować coś nowego, coś, co wy sami i my sami możemy wybrać. Dalej, jeżeli ktoś jest zainteresowany swoimi poprzednimi wcieleniami, to słuchając reinkarnacji tej autohipnozy, otrzymacie regresję wieku oraz reinkarnację. Nie jest to sesja terapeutyczna, nie jest to autohipnoza terapeutyczna. Tutaj odkrywacie wasze najpiękniejsze chwile. Co lubiliście jeść, jakimi osobami byliście, kogo znaliście. Pozytywne rzeczy, które możecie zauważyć, że nawet w tym życiu w jakiś sposób was ciągnie do tego, żeby to mieć, żeby być z takimi osobami, żeby jeść takie jedzenie. Ona trwa ponad 70 minut, więc jest dość długa, ale jest wspaniała, więc zobaczcie. Uwolnienie kreatywności. Ta autohipnoza jest świetna, kiedy macie jakiś problem, albo kiedy chcecie tworzyć, ponieważ ona łączy was z waszą wewnętrzną cząstką, z waszą kreatywną cząstką i wtedy ją uwalniacie, wtedy stajecie się tą kreatywną cząstką i rozwiązujecie problemy, tworzycie, piszecie, malujecie, robicie cokolwiek chcecie
w 100% w zgodzie z waszą kreatywnością. Dalej. Spacer w oceanie jest to medytacja nagrana na kryształowych misach, która bardzo, bardzo, bardzo oczyszcza, ponieważ częstotliwość zawarta w tej medytacji, ona powoduje, że całe nasze ciało zaczyna wchodzić w rezonans z tą medytacją i po prostu oczyszcza. Jeżeli chcecie zadziałać od drugiej strony, to znaczy nie tak jak ta autohipnoza od strony podświadomości na ciało, możecie również zadziałać od strony ciała na waszą podświadomość. Więc to zależy od was, co wolicie, co chcecie. Ta autohipnoza trwa 60 minut, ta medytacja trwa 20 minut, niecałe. Oczywiście tej troszkę częściej należało wysłuchać, żeby w pełni się oczyścić. I pamiętać, żeby pracować z intencjami, bo to jest ważne, bo bez intencji nie ukierunkujemy naszej podświadomości, gdzie ma iść i co ma zrobić. Medytacja poprawiająca postrzeganie tu i teraz. Ta medytacja pomoże Wam wylogować się z Matrixa. O co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy obudzicie się i powiecie, że jesteście tu i teraz, kiedy zauważycie, że jesteście tu i teraz, to otrzymacie takie poczucie, takie coś, które mówi: ja jestem kompletną istotą, ja jestem tu, ja czuję się dobrze, ja mam wszystko, czego potrzebuję w tym momencie. To jest niesamowite uczucie i to po prostu trzeba tego doświadczyć, bo nawet ciężko jest o tym powiedzieć, trzeba po prostu to poczuć w sobie. Oczyszczanie i balansowanie czakr. Osoby, które interesują się czakrami, które wiedzą, jak przepływa energia, słuchając tej medytacji, po prostu przejdą przez wszystkie swoje czakry, oczyszczą je i rekalibrują do tego, aby działały poprawnie, czyli ustawią je do ustawień fabrycznych. Dobra, przechodzimy dalej. Już zawsze pamiętaj swoje sny. No, o tym mówiłem. Jeżeli połączycie tę autohipnozę ze świadomymi snami, to będziecie pamiętali, co się działo w waszych, co robiliście w waszych snach. A jeżeli nie potraficie jeszcze utrzymywać świadomości podczas snu, to słuchając tej autohipnozy, będziecie pamiętali, co wam się śniło. I na przykład zaczynając od tej autohipnozy i przechodząc do świadomych snów, dużo łatwiej przejmiecie kontrolę nad tym, co się będzie działo w waszych snach. Cztery elementy medytacja. Jest to medytacja, która oczyszcza ciało i umysł, używając czterech elementów. Podczas rozwoju jest to bardzo przydatne, bo czasami zbieramy energii, zbieramy negatywnych myśli, niskiej wibracji i ona wpływa na nasze podróże, na nasz rozwój, na to, jak postrzegamy rzeczywistość. Więc słuchając tej medytacji, po prostu zrywamy to z siebie, oczyszczamy, rozpuszczamy i tak jakby wyzerując naszą wibrację, możemy wybrać nowy kierunek, w którym będziemy się rozwijali, w którym będziemy podążali i tak po prostu restartujemy się. Autohipnoza 333, znaczy to jest medytacja. Ta medytacja została stworzona przez przypadek, ponieważ wyszliśmy w plener nagrywać misy. I misa, która miała zupełnie inną częstotliwość, zaczęła wibrować w częstotliwości 333 Hz. Nic wyżej, nic mniej, po prostu 333.00. I nie wiedziałem, co to znaczy. Zacząłem szukać, 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 aż w końcu wpadłem na taką książkę, która jest w ogóle niedostępna nigdzie. Nie wiem nawet, jak wpadłam w moje ręce. I o co chodzi? O to chodzi, że ta częstotliwość rekalibruje DNA, ona otwiera energetyczną bramę w człowieku, która pomaga przy przejściu do piątego wymiaru, do zmiany stanu świadomości na piąty wymiar, do dostrojenia się naszego organizmu, naszego DNA do piątego wymiaru. Jest dostępna na YouTubie również, ale należy się do niej przygotować, to znaczy należy oczyścić się, należy zrestartować swoją wibrację, należy być gotowym do tego, ponieważ
Niektóre osoby nawet mogły im się łamać kości, mogły mieć złe odczucia, mogły czuć się bardzo źle, czy nawet niektórym się ukruszyły zęby, słuchając tak wysokiej częstotliwości, która wpływa na organizm. Więc zalecane jest się przygotować. I osoby, które nie są na to gotowe, po prostu nie powinny tego słuchać, bo ciało może czuć się bardzo źle. Dobra, przechodzimy dalej. Wyższe ja. Wyższe ja prowadzona medytacja też została nagrana niedawno. I o co chodzi? Chodzi w niej o to, że kontaktujemy się z cząstką nas, z naszym wyższym ja. I to wyższe ja odpowiada na nasze pytania. Tutaj dałem wolną rękę, więc możecie zapytać o co chcecie i macie dostęp do wszelkiej informacji o was. Macie dostęp do waszych kronik akaszy, macie dostęp do waszej pamięci, do waszych wspomnień i wasze wyższe ja powie wam, w którym kierunku możecie się rozwijać, powie wam, gdzie leży problem, powie wam, jak go rozwiązać, powie wam wszystko, o co go zapytacie. Więc i ona trwa tylko 18 minut, więc to jest raczej prowadzona medytacja, jest super krótka i ma świetne działanie. Ta autohipnoza nazywa się Baw się dobrze na imprezach. Wrzuciłem ją do rozwoju, chociaż wydaje mi się, że powinna być też dodana do zdrowia. O co chodzi? Ona jest skierowana głównie dla introwertyków i osób, które nie czują się komfortowo w sytuacjach społecznych. Więc jeżeli ktoś wychodzi na imprezę i czuje stres, jeżeli ktoś wychodzi, nie wiem, do ludzi, wychodzi do sklepu i czuje stres, nie czuje się komfortowo, to słuchając tej autohipnozy pozbędzie się tego stresu. Ona jest, działa. Jeżeli gdzieś macie wyjście i czujecie się zestresowani, gdzieś chcecie się pokazać i wiecie, że jak się stresujecie, to nie jesteście prawdziwymi osobami, bo cały czas jesteście spięci, cały czas się kontrolujecie, to słuchając tego, 2-3 razy już redukuje to i już wychodzicie jako wy, czujecie się dobrze, czujecie się wolni. A jeżeli chcecie w pełni przeprogramować swój umysł, to 28-30 dni i w pełni uwalniacie się od stresu przy wyjściach, przy zabawach, przy czymkolwiek i stajecie się po prostu wami, którzy są zrelaksowani, którzy czują się dobrze, którzy rozmawiają z innymi osobami o rzeczach, które je interesują i nie przejmują się tym, co myślą, czy jak postrzegają ich inne osoby. A wtedy, kiedy tak się stanie, to inne osoby zaczynają postrzegać was jako osoby pewne siebie, jako osoby, które mają zawsze coś ciekawego do powiedzenia, jako osoby, które są naprawdę warte uwagi i warto z nimi przebywać. Więc po tej autohipnozie następuje świetna, niesamowita zmiana. I ostatnia autohipnoza dostępna w zakładce Rozwój są to inne stany świadomości. W tej autohipnozie doświadczycie, jak to jest przeskakiwać w inny stan świadomości. Nie będę wam spoilerował, co tutaj jest. 20 minut tego nagrania dostępne jest na YouTubie, na moim kanale. Mateusz Bajerski, Mateusz Bajerski na moim kanale. I tutaj jest dużo dalej. Macie świadomość zwierząt, macie świadomość wody, powietrza, macie świadomość bycia wszystkim, więc no świetna jest, bardzo wyzwalająca, bardzo uwalniająca i otwierająca oczy i umysł na to, że my mamy taką możliwość i taką zdolność postrzegania rzeczywistości z innej perspektywy, w ogóle z poziomu zupełnie innej świadomości niż nasza sama. Więc tak, ja co miesiąc wrzucam i nagrywam nową autohipnozę do jednej z tych zakładek. I teraz przechodzimy do samego końca, czyli do listy. Kiedy wejdziecie w zakładkę na mojej stronie głównej autohipnozy premium, to dostaniecie się tutaj, lista nagrań premium. W tym rogu, jeżeli masz już dostęp, to możesz się zalogować i przeniesie was od razu do premium, a tutaj macie porównanie i jak ona działa. W darmowych nagraniach jest dostęp tylko do wybranych darmowych nagrań, które są zawsze aktualne. Klikając tutaj przejdziecie do darmowych nagrań. I teraz spójrzcie na nagrania premium. To jest cena 10 funtów za dostęp na 30 dni i to nie jest opłata abonamentowa, więc jeżeli wykupicie raz, to macie dostęp na 30 dni i po 30 dniach
Nic nie jest pobierane z waszego konta, więc będziecie musieli po prostu wykupić dostęp jeszcze raz. Możecie wypróbować wszystkie autohipnozy przez ponad 70 godzin za darmo, więc zakładacie konto i macie od razu dostęp i możecie słuchać wybranych nagrań, możecie zobaczyć, jak one działają. Macie dostęp do wszystkich nagrań w sklepie. Ostatnio liczyłem, wartość moich nagrań w sklepie wynosi ponad 400 zł, a tutaj, słuchając ich, macie za niecałe 50 zł dostęp do wszystkich nagrań. Macie dostęp do wszystkich nagrań premium, które nie są dostępne ani na sklepie, ani na YouTubie, ani nigdzie indziej. Są dostępne tylko tutaj, tylko na premium. Co miesiąc dodaję nowe nagranie do jednej z zakładek i są zawsze aktualizowane tutaj. Są zawsze aktualne i nigdy nie ma i nigdy nie będzie żadnych reklam związanych z tymi autohipnozami. Więc będzie programowanie tylko i zawsze jest programowanie tylko na waszą korzyść, tylko służące rozwojowi i zdrowiu. I tutaj jest lista nagrań premium, która jest zawsze aktualna. Możecie sobie ją posortować, możecie sobie zobaczyć, jaki typ medytacji, jak się nazywa i gdzie ją możecie znaleźć, w której kategorii. Ona jest zawsze aktualizowana, jest zawsze aktualna, więc zapraszam. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. A, jeszcze nie, może nagram jeszcze dodatkowo, jak założyć u siebie konto, ale to jest bardzo proste. Wystarczy podać imię, nazwisko, adres e-mail i tyle. I tworzycie już konto. Więc zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Cześć.